Cześć, z tej strony Trap.pl, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam najciekawsze informacje ze światowej sceny rapu i nie tylko. No i już na starcie Wam zdradzę, że ten materiał zapowiada się naprawdę ciekawie, bo opowiadać w nim będę na takie tematy jak Lil Durk znalazł się w ogromnym niebezpieczeństwie, jego posiadłość została napadnięta, ale raper sam sobie z tym poradził, co oczywiście też skomentować musiał 6ix9ine, konto Lil Peepa zhakowane, a jego matka pozywa jego menedżerów i za cel życia obiera sobie wygranie tej rozprawy. Lil Uzi Vert już na dniach stanie się pierwszym człowiekiem w historii naszej Ziemi, który będzie w posiadaniu własnej planety w kosmosie. To wszystko i jeszcze trochę więcej właśnie w dzisiejszym materiale. Zapraszam już Was do oglądania. Choć zagramy w grę, to po snare, ayo way. Łeb mi porył joint, nalej sok, dupa spięta to nie moja hoe. Walę wiadro kopię tak, żeby block top. VVS, ona lubi VVS, twoja BB i mój cash, twoja bici lubi flex. To jest życie tak. Ciągle w głowie mam na bani niezły viral. Trap, stop, bass. Ciągle sypie ice i ta suka klei. Polecam Wam sprawdzić naszą dzisiejszą piosenkę dnia z linku, który umieszczam w opisie bądź też w przypiętym komentarzu. Sprawdzajcie sofkę, bo gościu robi ostatnio kawał dobrej roboty. Dobra, no a my tymczasem zaczynamy od kwestii Lil Durka, od incydentu, który napotkał rapera kilka dni temu. No bo co tu dużo mówić, mało brakowało, a ten uzdolniony twórca dołączyłby do takich sław jak na przykład Pop Smoke, jak na przykład XXXTentacion, czy też jego były przyjaciel, twin brother, niejaki King Von. Na ściślej mówiąc, zeszłą niedzielę w posiadłości Lil Durka położonej w luksusowej dzielnicy Chateau Eilon w mieście Braselton w stanie Georgia, dokładnie o godzinie 5.14 nad ranem, wtedy gdy raper wraz ze swoją baby mamą, niejaką Indian Cox, smacznie sobie spali. Grupa uzbrojonych, zamaskowanych osób włamała się do ich domu, co oczywiście obudziło też rapera, który następnie sięgnął po swoją broń. Co ciekawe, podobnie zrobiła też i jego partnerka i następnie razem zaczęli słać pociski w stronę włamywaczy, którzy oczywiście odpowiedzieli im tym samym. I co najważniejsze, jak się już kilka godzin później dowiedzieliśmy, ani Lil Durkowi, ani jego baby mamie nic się nie stało. Nie wiemy za to, jakie obrażenia otrzymali włamywacze, ale skoro sami opuścili posiadłość rapera, sami uciekli i są obecnie nadal poszukiwani przez policję, to w sumie bardzo prawdopodobne, że Durko jakąś tam kulkę trafił, ale to już tylko takie moje domysły jak coś. W każdym razie to z tego całego incydentu na pewno możemy wyciągnąć dwa wnioski. Pierwszy jest taki, że Durko w tak ciężkiej i niebezpiecznej sytuacji na pewno stanął na wysokości zadania i pokazał, że to, o czym nawija w swoich trackach, pokrywa się z prawdą. No bo już nawet nie pamiętam dokładnie w której nutce, ale gdzieś ostatnio nawinął, że jak śpi, to zawsze pod łóżkiem ma przygotowaną broń. No a drugi wniosek jest taki, że jego partnerka India Cox pasuje do niego idealnie. No bo pewnie ze świecą takiej szukać, która razem z nim w takiej sytuacji chwyciłaby za broń i odpowiadałaby ogniem napastnikom. Natomiast inną ciekawą kwestią wokół tego rapera i jego gangsterskich powiązań jest to, że jakoś dwa tygodnie temu raper kryjący się pod ksywą Lil Kevo wypuścił track, na którym disował właśnie zmarłego niedawno brata Lil Durka, OTF D-Tanga. Natomiast dokładnie tydzień później odszedł z naszego świata. No, pewnej nocy został podziurawiony przez swoich oponentów, tak więc cóż, w tym miejscu zacytuję klasyka. Przypadek? Nie sądzę. I to może być kolejny dowód na to, że Lil Durk jest jednak prawdziwy w swojej twórczości. Chociaż wiadomo też, że nie zawsze. Bo dalej nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, że temu największemu trollowi, 6ix9ine'owi, nadal nic się nie dzieje. No bo przecież te kaszli nieprzerwanie. Praktycznie za każdym razem, gdy tylko zrobi się o Durku głośno, to musi jakoś sarkastycznie skomentować jego poczynania. Tym razem też nie było inaczej, bo zaraz po ogłoszeniu tej strzelaniny w mediach skomentował całe to zajście w następujący sposób. Wy wszyscy myśleliście, że on jest gangsterem? Oni robią to mu każdego tygodnia. Dajcie mu przerwę. Z dołączonymi, śmiejącymi się motkami, jak widzicie. I powiem wam od razu, że tych podśmiechiwek ze strony kucyka było jeszcze o wiele więcej. Ale może już je sobie dzisiaj pomińmy. Za to powiem wam teraz taką jeszcze jedną ciekawostkę, że nie wiem, czy zauważyliście, ale od jakiegoś czasu jedyną obserwowaną osobą przez Tekashiego na Instagramie jest zabójca King Vona, czyli oczywiście Lil Tim, który co też ciekawe wypuścił niedawno swój pierwszy track, wykorzystując chwilową popularność swojej osoby. Dlatego też ta nutka w bardzo krótkim czasie zebrała ogrom atencji w internecie, ale chwilę później została szybko usunięta z powodów prawnych. Wiadomo, przed Lil Timem w końcu jeszcze rozprawa sądowa w kwestii King Vona. Nieważne już zresztą,
resztą. W każdym razie, jak widzicie, Sixten sobie tak grabi i grabi. Tylko oby się z tym wszystkim w końcu nie przeliczył. I tak sobie czasem rozkminiam, jakie zaskakujące akcje czekają na nas jeszcze w tej kwestii w przyszłości. Cóż, o tym się jeszcze przekonamy. Teraz natomiast przechodzimy dalej. No bo dawno już w sumie nie rozmawialiśmy sobie na tym kanale o Lil Peepie. Wy często w wiadomościach prywatnych piszecie do mnie, żebym nagrał jakiś update odnośnie jego kwestii. Jednak niestety, ale od dłuższego czasu bardzo mało informacji pojawia się na jego temat w mediach. No bo w sumie to od dnia jego odejścia minęło już... Co, czekajcie, ile? Aż 3,5 roku? Niesamowite, jak ten czas szybko leci. Ale też w tym miejscu wam powiem, że tak się właśnie składa, że na przestrzeni ostatnich tygodni pojawiły się dwie ciekawe informacje z nim związane. I pierwsza brzmi następująco, że niestety, ale jego konto na SoundCloudzie zostało zhakowane. No bo właśnie tak wyglądało ono przed kilkoma dniami, jak teraz widzicie na swoich ekranach. Jego nazwa, czyli Lil Peep, została zamieniona na link do fanowskiego Discorda rapera. Miniaturki nutek zostały zamienione na takie troll face'y, czy też jakieś inne troll zdjęcia. Dodatkowo haker wrzucił dwa nieopublikowane utwory rapera oraz dwa jakieś całkiem inne niepowiązane traki. No ogólnie mówiąc, zrobił tam niezły Saigon. Na szczęście, na dzień dzisiejszy wszystko wróciło już do normy. Konto rapera zostało odzyskane i skończyło się to wszystko bez żadnych większych konsekwencji. Natomiast konsekwencje za śmierć swojego syna chce wyciągnąć teraz Liza Łomek, rodzicielka świętej pamięci Lil Peepa. No bo kobieta już jakiś czas temu zapowiedziała, a nawet w sumie to oznajmiła, że pozwała osoby, które w jej mniemaniu są odpowiedzialne za śmierć Gasa. Ponieważ według niej Lil Peep na 24 godziny przed swoją śmiercią powiedział organizatorom jego trasy koncertowej, że nie da rady zagrać swojego następnego koncertu, ponieważ po prostu okropnie się czuje. Oni natomiast wtedy mu odpowiedzieli, że musi w takim razie jakoś się rozchorować, żeby polisa ubezpieczeniowa zrekompensowała straty, które poniosą za odwołany koncert. Dlatego kazali mu następnie połknąć dużą ilość Xanaxów, jak już dzisiaj wiemy, wymieszanych z fentanylem, no a oni natomiast następnie mieli pójść do właściciela tego klubu, w którym miał się odbywać ten koncert i oznajmić mu, że show się nie odbędzie, bo gaz jest naprawdę ciężkim stanie. Jednak zaraz po opublikowaniu tego story rapera, na którym połyka on kilka tabletek Xanaxu. No, pewnie pamiętacie, które zresztą podobno też oni kazali mu nagrać. Później menadżerowie i tak powiedzieli temu właścicielowi, że koncert tak czy siak się odbędzie. Przez co Gustaw miał wziąć jeszcze większą dawkę tabletek i właśnie o to toczyć się będzie ta rozprawa sądowa. O rzekome namawianie Lil Peepa przez menedżerów do wzięcia tych tabletek oraz o niewysłuchanie jego próśb co do zakończenia trasy koncertowej, z uwagi na jego wykończenie organizmu. Jednak, no jak widać, menedżerom najwyraźniej nie zależało na zdrowiu Gasa, tylko na tym, ile kasy dla nich zarobi. I podobno, jako główny dowód w tej rozprawie, rozpatrywane będą SMS-y rapera właśnie z menedżerami. Liza Łomak uważa, że są one niepodważalnym dowodem i powinny po prostu zamknąć tę sprawę. Co więcej, to powiem wam też, że wygląda na to, że matka Lil Peepa wzięła sobie obecnie za cel życia, by wygrać tę rozprawę i by dowieść swojej prawdy. Tak można przynajmniej wnioskować z jej wypowiedzi w mediach. Czy natomiast jej się to uda? Cóż, o tym przekonamy się po dacie 10 listopada, kiedy właśnie ma mieć miejsce rozprawa sądowa w tej kwestii. Jak coś, to będę was w tym temacie informował na bieżąco, no i musicie mi też przyznać, że zapowiada się to naprawdę bardzo ciekawie. Tak jak i ciekawie, nie przestaje ciągle być wokół Lil Uziego Verta. No bo po tym jak raper, jakoś lutym to było, postanowił szokować cały świat i strzepić sobie naturalny różowy diament prosto w czoło o wartości 24 milionów dolarów. Przy okazji wznosząc swój drip na całkiem nowy level, no to teraz po jego następnym ruchu, który najprawdopodobniej ziści się już na dniach, o ile już się tak nie stało. Po tym ruchu drip tego twórcy będzie już na całkowicie nieosiągalnym dla innych ludzi poziomie. No bo kto inny będzie mógł się tym poszczycić, że oficjalnie posiada swoją planetę w kosmosie? No właśnie, nikt. A Lil Uzi Vert już za niedługo stanie się pierwszym człowiekiem w historii Ziemi, który tego dokonał. I dokładniej rzecz ujmując, w czwartek, samego rana, patrząc oczywiście na nasz polski czas, na Twitterze piosenkarki Grimes, która jest też oczywiście żoną samego Elona Muska, która wcześniej też jako pierwsza zapowiedziała ten drogocenny różowy nabytek Uziego. Teraz Grimes na swoim Twitterze najpierw udostępniła taki oto post z profilu Nowości z Kosmosu. To jest planeta WASP-127b, gazowy olbrzym, egzoplaneta, większa od Jowisza o ponad 1,4 raza, orbitująca wokół żółtej karłowatej gwiazdy, zupełnie tak jak Ziemia. I Grimes udostępniła ten post dopisując: najwyraźniej Lil Uzi Vert posiada tę planetę, bądźcie czujni. Uzi natomiast wtedy odpowiedział takim wpisem: próbowałem zrobić wszystkim niespodziankę, wciąż nad tym pracuję. Grimes odparła wtedy: dokumenty dla Lil Uziego Verta są już prawie gotowe, by legalnie posiadał WASP-127b. To jest ogromne, pierwszy człowiek na świecie, który legalnie posiada planetę. I dodatkowo na instagramowym story Uziego jeszcze później mogliśmy podziwiać ujęcia właśnie jego nowego nabytku. To znaczy wiecie, jeszcze nie mamy pewności, że już wszystkie formalności zostały dopełnione i Uzi oficjalnie jest posiadaczem ziemskim, a raczej posiadaczem
posiadaczem pozaziemskim tej planety. Ale chciałem w tym miejscu zwrócić uwagę razem z wami na dwie rzeczy. Po pierwsze, no to trzeba przyznać, że naprawdę ładniutka ta planeta. No, przynajmniej ładnie się ona prezentuje z daleka. A po drugie, chciałbym się też zastanowić teraz z wami, jak w ogóle to jest możliwe, że człowiek kupuje sobie ot tak planetę. No bo z tego co kojarzę, to jest coś takiego na świecie jak traktat o przestrzeni kosmicznej, na mocy którego m.in. istnieje zasada o niezawłaszczalności kosmosu. Czyli wiecie, po prostu nikt nie może być posiadaczem jakiejś części naszego wszechświata. Jednak jak się też okazuje, to prawo tyczy się tylko państw, a nie pojedynczych osób. I jak też później wyczytałem, to właśnie SpaceX, czyli amerykańskie przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego, którego założycielem jest właśnie Elon Musk. SpaceX jest od jakiegoś czasu właścicielem kilku planet. I w sumie w takim przypadku kleiłoby się to nam wszystko w jedną wielką całość. No bo biorąc tylko pod uwagę ostatnie super stosunki u z jego właśnie samym Elonem Muskiem, jak i z jego żoną Grimes, no to po prostu najwidoczniej to od nich mógł taką planetę sobie kupić. I dzięki temu stanie się on właśnie oficjalnie pierwszym ludzkim właścicielem planety. A jak ta transakcja dojdzie tylko do skutku na 100%, albo dowiemy się coś więcej w tym temacie, to od razu was o tym poinformuję, tak jak zawsze. Dlatego zasubskrybujcie ten kanał, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w rapie na całym świecie. Wbijajcie na sklep kanału trapshop.pl po kozackie bluzy i podkoszulki. Zapraszam również na Instagramy trapel.info, ten z newsami, oraz trapel.news, ten mój prywatny. Zostawiajcie łapki w górę, a tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!